Prądnica wytwarza napięcie przemienne U, którego zależność od czasu T dana jest wzorem. U od T to jest 7,50 V razy sinus 10,01 przez sekundę razy T. Do zaciwsków prądnicy podłączono opornik o oporze elektrycznym 4 Ohmy. Schemat obwodu przedstawia rysunek poniżej. Do kończ zdanie, wpisz właściwą liczbę w wykropkowanym miejscu w zaokrągleniu do trzech cyfr znaczących. Częstotliwość zmian natężenia prądu w opisanym obwodzie jest równa ileś herców. Skąd my mamy to wyciągnąć? Mamy to wyciągnąć z, te, z tego wzoru. Co trzeba pod tym wzorem widzieć? Trzeba widzieć tutaj wzór, że u od t to jest u maksymalne, czy tam u0 razy sinus omega razy t plus fi. Czyli z tego wzoru jesteśmy w stanie odczytać bardzo dużo informacji. Napięcie maksymalne, y, omega, czyli pulsację. I fazę początkową. Fazę początkową tutaj nie ma, no bo nie ma plus nic, czyli ta faza początkowa wynosi 0. Napięcie maksymalne 7,5 V, a nas interesuje częstotliwość. Częstotliwość weźmiemy sobie z pulsacji, bo wiadomo, że omega to jest 2Pi przez T, czyli 2 pi f Jeżeli ja chcę dosta dostać F, to muszę zrobić, że to jest omega przez 2Pi. Czyli na tych liczbach, które tutaj mam, stwierdzam, że F będzie równe, omega to jest 10, 1 przez sekundę i dzielę przez 2pi, czyli przez 2 i razy 3, 14. Wynik wyjdzie w hercach, bo 1 przez sekundę to jest herc. I sobie to musimy obliczyć. 10 na 2 na 3, 14. Wychodzi 1,5, 9, 2, 3 i tak dalej. I my mamy to zaokrąglić i do trzech cyfr znaczących. Czyli pierwsza cyfra znacząca to 1, druga, 5, trzecia, 9. Patrzymy, co jest za 9, jest dwójka, czyli nie zaokrąglamy do góry tej dziewiątki, tylko zostaje. Czyli mamy 1,59. I wpisujemy w te wykropkowane miejsca, które tu zostały. I drugi podpunkt był następujący. Oblicz średnią moc prądu przemiennego wydzielaną na oporniku w czasie jednego okresu zmian napięcia wytwarzanego przez prądnicę. Jeżeli mamy obliczyć średnią moc, to korzystamy sobie z tego wzoru, że to jest napięcie skuteczne razy natężenie skuteczne. O ile napięcie skuteczne możemy wyciągnąć, bo mamy napięcie maksymalne? O tyle z natężeniem skutecznym może być problem, ale mamy. Opór, czyli możemy skorzystać z tego, że skoro r to jest u przez i i mogę tu wstawić też wartości skuteczne, no to i to będzie U przez R. Czyli ja sobie napiszę, że to jest u skuteczne razy u skuteczne przez r, czyli mam u skuteczne kwadrat przez r. Teraz muszę to jakoś połączyć z u maksymalnym, czyli wiadomo, że u skuteczne tu jest, to jest u maksymalne przez pierwiastek z dwóch, czyli. Jeżeli ja chcę tutaj mieć u maksymalne, to muszę sobie to podstawić. Będę miała, że P jest równe u skuteczne do kwadratu, czyli to do kwadratu, U0 do kwadratu przez 2 i w mianowniku jeszcze miałam era. U0 mogę odczytać, stąd 7,5V, a R mam podanego tutaj 4 ohmy. Podstawiamy sobie to wszystko. Wychodzi nam, że P jest równe 7,5V do kwadratu przez 2 razy 4 omy. Tutaj nie mamy, żeby w żaden sposób zaokrąglać, więc po prostu sobie policzymy i zaokrąglimy. Dosyć dowolne 7,5 do kwadratu podzielone przez 2 razy 4, czyli przez 8. Wychodzi około 7,03 albo po prostu 7. No napiszę 7,03. Jednostka mamy moc. Jeżeli mamy moc, no to oczywiście w watach.